nagrałem płytę miłość.strona.b, bo chciałem powiedzieć o rzeczach, które mnie nurtowały. Chciałem trochę zrzucić z krzyża. Choć wcale nie zasnęła, rozprasza ją. Serca skłonie. Myślę sobie, że musiałem te piosenki po prostu pokazać światu i powiedzieć coś, co dla mnie było w tamtym czasie, kiedy je pisałem, najważniejsze. Myślę sobie, że za często się mówi o miłości w sposób słoneczny, wakacyjny, w sposób płytki, powierzchowny, a nie mówi się o takich sprawach, które sprawiają, że ta miłość... że ta miłość chodzi sobie w słońcu bez cienia, a przecież ma takie właśnie cienie. I postanowiłem po prostu jakby ze swojej perspektywy troszkę się odsłonić, bo z pewnością ta płyta jest bardziej ekshibicjonistyczna niż ta poprzednia. I no, odkryć sprawy, które spotykają ludzi już po jakimś czasie, po takim momencie, kiedy nie tak często facet sięga po kwiaty, a kobieta przygotowuje kolację. O czasie, który jest trudny, który jest jak droga z samymi zakrętami, ale o czasie, który potrafi w człowieku wydobyć pewną wiedzę i możesz się dowiedzieć o tym, czy tak naprawdę mówimy tutaj w ogóle o miłości. I dlatego postanowiłem po prostu przełączyć kasetę na stronę B i o tym powiedzieć. Najczęściej na zakrętach.